Cześć, tu Sebastian, Kaszubian Reviewer. Zastanawiałem się, czy robić w tym miesiącu wydanie newsów, bo tak naprawdę niewiele jest do opowiedzenia. Widać, że centrala zajęta jest przygotowaniami do 20-lecia i niewiele się dzieje w temacie. Tak więc zrobię to jedynie dla porządku. Odgrzeję jakieś stare kotlety. Powiem o kilku rzeczach o miernej ważności. Mimo wszystko zapraszam. Pierwsza sprawa to Community Celebration Events, czyli spotkania z tą specjalną ikonką. Pierwsza grupa casherów już je dostała. W Polsce kilka już się ukazało. Jeśli jesteście w tej grupie, macie jeszcze trochę czasu na publikację. A jeśli nie dostaliście, śledźcie to. Warto uczestniczyć w takim spotkaniu, chociażby po to, żeby dostać ikonkę. Ale w zamyśle centrali mają to być spotkania szczególne z jakimś specjalnym programem, więc warto wziąć w nich udział. Druga rzecz, także związana z obchodami 20-lecia geocachingu, to jest uruchomienie strony z tym specjalnym typem skrytki bez danej lokalizacji. Każdy, kto będzie brał udział w mega lub giga evencie, na którym będzie sygnał lub specjalny baner, będzie mógł sobie zrobić z nim zdjęcie i zalogować to jako znalezienie tej specjalnej skrytki. To nie jest jakiś szczególny news, bo sprawa jest mocno brodata. Ci, którzy śledzą tego typu rzeczy, wiedzą o tym od października, ale zmieniły się warunki użytkowania serwisu geocaching.com. Zmiana generalnie polega na tym, że teraz porzucone skrytki osób, które już się nie bawią, mogą zostać przejęte przez społeczność geocacherską. Ma to o tyle znaczenie, że w przypadku skrytek, które są wartościowe dla społeczności, czyli na przykład wiekowe, będzie można przejąć taką skrytkę bez zgody właściciela. Albo będzie można sprzątnąć po geocacherze, którego skrytka została zarchiwizowana, a on nie przejawia zainteresowania resztkami tejże skrytki. Jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Jest już 2 lutego i właśnie tego dnia znalezienie kesza lub uczestnictwo w evencie będzie nagradzane specjalnym suwenirem. Tak więc jest wczesny ranek, ja pośrodku pól idę znaleźć kesza. Mroźny poranek, a czego nie robi się dla suwenira? Dobra, powinno być gdzieś tutaj. Oto Jan. Znalezione, zaliczone, suwenir na koncie. Czas na Was. To by było tyle, co miałem przygotowane na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam następnym razem. Kaszujcie bezpiecznie.